Dzień dobry, dzień, 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 popcorner. Witamy serdecznie, albo właściwie to powinniśmy świątecznie nie serdecznie. Popcorner, popcorner, pop, pop, Takie przywitanie. Uważam, że to jest najlepsze, jakie było do tej pory. Zdecydowanie najlepszy jingle i to dokładnie był jingle bells. Popcorner, moi drodzy, wita was Ola oraz Maciek. Witają was w ten świąteczny czas, czas wziąć kwas. Nie róbcie tego, szczególnie przed kolacją wigilii. Kwas z kapusty kiszonej, oczywiście. Właśnie, kiedy my to wypuszczamy, to jest wigilia akurat. Tego dnia. Kwas z kapusty kiszonej, chwili... jest bardzo zdrowy, polecam bardzo. Znaczy, jak wezmą yy... kwas, to wtedy zwierzęta naprawdę będą mówiły ludzkim głosem. Bardzo możliwe, ale jak będzie to kwas z kapusty, to yy, nie będziecie mieli kaca na drugi dzień, bo yy, ci, co idą na pasterkę, to potem mają dziwnym trafę kaca zwykle. Nie wiadomo, yy. czy a ma człowiek gdzieś tam pomodlić, prawda? I w ogóle człowiek ma zdrowsze jelitka, a jak zdrowsze jelitka. To zdrowszy mózg, i tak dalej, i tak dalej. Także yy, kwas. Dobrze. My dzisiaj nie o kwasie, tylko dzisiaj będziemy świątecznie, skoro już tutaj jesteście i mamy Waszą uwagę. Hmm. Najprawdopodobniej już jesteście po seansie Kewina samego w domu, bo najprawdopodobniej Polsat Wam kolejny raz przypierdolił tym dziełem. Nie. A czy to jest zawsze puszczane w Wigilię? Czy... Wydaje tak, mi się, tak, że to tak, jest tak. I Jed Nie, bo są dwie części. No. Nie, no ale wydaje mi się, że oni to puszczają jeszcze powtórkę specjalnie nie, jeszcze raz. Nie, najpierw jest jedna część, potem druga. Tylko nie, nie wiem, pamiętam teraz, dokładnie. czy pierwszy dzień... Nie... Tak, pewnie Wigilia i pierwszy dzień świąt. albo pierwszy... nie, nie pamiętam a, dokładnie, ale powiem wam, jak Go to dobra. było. Kiedyś Kevin sam w domu nie było to tradycją wigilijną. To, to było tradycją nie, wigilijną, daj, tylko daj ludzi po... to drażniło. Hmm. Nie dasz mi powiedzieć, nie? To nie było tradycją wigilijną na początku. Na początku to było raz na jakiś czas i w pewnym momencie Polsat zobaczył, że przykuwa to dużo osób do ich telewizorów, do ich stacji i wtedy zrobili z tego coś takiego, że to leciało rokrocznie. I le 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 kiedy leciało to rokrocznie, to wtedy niektórzy ludzie oburzyli się i mówili ja pierdolę, ile można tego Kevina. Puszczać co tak, każdy święta. I coś innego. I, I Polsat... Polsat puścił, puścił coś, innego. coś innego. I się <laughs> okazało, że to był największy błąd, jaki Polsat zrobił od czasu Twoja twarz brzmi znajomo. Do czasu Twoja twarz brzmi znajomo. Nie, ja oczywiście żartuję, bo tam oglądalność się zgadza. No i oglądalność Kevina też się zgadzała. I teraz, w momencie, w którym oni dostawali ten. Hejt na początku za to, że ten Kevin leci sam w domu i on leci co roku, i że ludzie już żygają tym, i że Kevin im zaraz wyjdzie z lodówki. Tak, kiedy tego Kevina zabrakło, to ludziom się zrobiło bardzo przykro, bardzo smutno i się wkurwili na ten Polsat. Nie pamiętam kiedy to było, z 10 lat temu była taka sytuacja. No, już dawno. No, coś takiego. Dawno, a nie jeszcze dawniej. Może trochę dawniej. I Polsat wtedy stwierdził, że no nie chuja, no to teraz będą każde święta musi być Kevin, i ludzie przyjmują to jako taką. No po prostu tradycję normalną, wigilijną, świecką, św świecką świąteczną. Świecką, tradycję. ponieważ wszyscy po prostu w niej uczestniczą. No i leci sobie ten Kevin i nawet jeżeli widziałaś go, widziałeś po 100 razy, to i tak go oglądasz, bo tam sobie leci. No i z racji tego, że jest się na wigilii z rodziną, no to zwykle tam są jakieś dzieci, które na przykład tego Kevina nie widziały kiedyś. One to pierwszy raz oglądają, nie? No. Bo, żeby zobaczyć pierwsze z Kevina, niesamowite. To jest To u nas dopiero wnuki, jak będą. Jeśli będą, to wtedy. Będziemy, będą! Co mają nie Będziemy być. mogli patrzeć Szóstka na nich, wnuczą. na te reakcje. Szóstka wnucząt. Dlatego Kevina, a one będą pytały, to jest AI? A to będzie AI. <głos> <głos> no tak wtedy będzie. No ale słuchajcie, nie samymi świętami Kevin żyje. Oprócz tego na święta, jak ja tak sięgnę, zaczerpnę sobie pamięcią, pomijając te filmy, które były stricte świąteczne, to najczęściej albo gdzieś tam w jakimś momencie leciał potop, albo gdzieś tam w jakimś momencie e, leciał znachor, albo gdzieś tam w jakimś momencie leciała kariera nikodemadyzmy. Okej, okay. no ale to tak jakby wiesz, tam też w jakimś w którymś momencie leciała Pretty Woman. No. Yy, zwykle właśnie Harry Potter mi się kojarzy tak bardzo ze, ze świętami, albo w ogóle te filmy, które, te, jakieś trylogie, yy, no władca pierścieni. Bo wtedy siedzisz z samą rodziną i możesz oglądać tak. na czas, nie? Bo tak, nic no, nic no i masz kilka dni na to, że, że może po prostu polecieć sobie. A że już widziałeś że, że, że te trylogia. rzeczy, to i tak przy okazji robienia czegoś, czy siedzenia w domu, czy chlania, czy jedzenia, po prostu. Oglądasz to, Tak, nie? więc one nie są stricte świąteczne, ale kojarzą się też bardzo, bardzo ze świętami tak wypada ci. Panu soczewka, proszę państwa. To, to mi się podobało. To jest najbardziej świąteczny obrazek, jaki <laughs> możecie zobaczyć. Nie było, to było, jeżeli cokolwiek słyszeliście, to było to ASMR wkładania soczewki. To było karpie oczko. Karpie oczko, no właśnie. I pańska skórka. Ale wracając jednak do tych świąt, to, tak jak mówiłem, są rzeczy, które są powtarzane i one lecą sobie co roku. Ale są też filmy stricte świąteczne, o których tutaj trochę powiemy. Między innymi takim stricte świątecznym filmem, który mi się tak bardzo kojarzy ze świętami, kiedy ktoś mi powie, pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, to jest to właśnie miłość. Love Actually. To, jest pier... ja to chciałam... Ty to chciałaś Pierwsze powiedzieć. No moje... No moje... No to No to widzisz, jest... no to mamy te samo skojarzenie, nie? że mamy Love Actually, które. Jest A kiedy bardzo, myślisz bardzo bardzo o, świąteczny. o świątecznych filmach i takich, które lubisz, o których myślisz, tak wiesz od razu, że. O, film świąteczny. No to albo. No to Kevin sam w domu i. Witaj święty Mikołaju. Kevin sam w domu i właśnie to właśnie miłość. A, okej, okay, dobra, bo jeszcze u mnie jest witać święty Mikołaju. też eee, się tak kojarzy. Griswoldowie. Tak, Griswoldowie. Tak, no tak, ale że taki, które lubię, ale chodzi mi o to, że tak od razu mi przychodzą do głowy, no, tak, no. od razu tak. No wiec. tak, no to Kevin sam, ale okej, Kevin, Kevin, Kevin i, no tak, i właśnie to. miłość, to właśnie, właśnie miłość, miłość, czyli love actually. To właśnie miłość generalnie z roku na rok ma tę te tendencję do tego, że patrzysz na to i sobie myślisz, że ci bohaterzy, którzy tam są, z, z każdym rokiem coraz większymi chujami, nie? Bo jasne, oni się zachowują chujowo, tylko to wtedy myślisz, ojej, jakie romantyczne. Najlepszy kumpel, kurwa, twój najlepszy kumpel filmuje ciebie na weselu, ale filmuje tylko twoją, kurwa, narzeczoną, creeperską. No tam, tam jest bardzo dużo toksycznych postaw w tym następnie... filmie, ale nie odbieraj mi tej przyjemności oglądania tego filmu. Aha, no, ale dobra, <laughs> następnie przychodzi, kurwa, do twojego domu, kto tam, a nie, to tylko kolędnicy, nie. Cicho, nie mów mu nic, kurwa, kocham cię, Ruchaj mi się, chodź, Tak, kurwa, profesor tak Snape zdradzający swoją profesor żonę. Snape, Alan Profesor Rick... Pan zdradzający swoją Emmet Thompson. Emma Thompson. E, no jest tam bardzo dużo takich toksycznych zachowań. Ten seksistowski trochę, kurwa, Hugh Grant, nie? Jako prezydent, premier, premier. Wielkiej Brytanii. Hugh nie? Grant seksistowski? Gdziekolwiek? No właśnie. Więc jest tego trochę takich zachowań? Nie, no tak, tak. Tam jest dużo rzeczy, które teraz byłyby no mogłyby nie przejść z taką myślę, łatwością, że, ale... Myślę, że jeszcze 10 lat, żeby ten film został yy, wpisany, wpisany na księgę filmów zakazanych. Nadal yy, będę go oglądać z, z przyjemnością, ponieważ yy, on jest bardzo dobrze wyreżyserowany, on jest do, bardzo dobrze zagrany i... Yy, z tego filmu rżnęły polskie listy do M, które również są świąteczną Niestety. tradycją. Ja widziałam jedną część tego filmu. Nie wiem, ile tych części już powstało. Ja widziałem dwie części tego filmu, albo pięć, albo sześć. Listy do M to był też pierwszy, y, pierwszy moment, kiedy, kiedy tak zer, zerżnęli w Polsce plakat, bo Love actually ma bardzo charakterystyczny plakat, taki biały. Myślę, że to z nie był pierwszy kadrami. raz. Jak zerżnęli, ale pierwszy, ale raz pierwszy, jak raz jak pierwszy kiedy tak bardzo. Nie, ale nie dasz mi dokończyć. Pierwszy raz, kiedy zerżnęli z tego Plakatu po, Polacy swój plakat i zrobili listy do, listy do M, a potem był wysyp przeróżnych komedii polskich, Aha. które miały wszystkie identyczne plakaty. A jest teraz też kolejna część, teraz wychodzi listy do M, listy do Schindlera się nazywają i jest w o, Z, jest... O okresie świątecznym, ale kurwa w obozach po prostu, nie? Więc taki, taki twist listów do M nikt się nie spodziewał. I Tomka Karolaka, który tam gra. Ja przez chwilę myślałam, że to mówisz poważnie. Nie no, gdzie, I Aż kurwa? mnie zatkało. Naprawdę, bo sobie myślę, ej, oni mogliby to zrobić no w sumie. Mogliby, mogliby to zrobić, poszliby ten krok dalej i stwierdzili, kurde, w sumie, w sumie. Ale dobra, takiego czegoś nie ma. Natomiast są też filmy nieoczywiste świąteczne. W serii Grzegorza Brauna, przepraszam, tamten film. Szczęśliwych świąt. Życzę. Widziałem dzisiaj przed chwilą zdjęcie, jak Grzegorz Braun podpisuje gaśnicę, na której podpisywał właśnie wesołych świąt. To jest świąteczny filmik. Wesołych świąt, byle nie Hanuki, Tak tam napisał na tej gaśnicy. E... Więc wracając do nieoczywistych filmów, no to takie nieoczywiste dla mnie są gremliny, bo gremliny są filmem świątecznym, bo to się dzieje właśnie, są święta i tak dalej, gwiazdka, te, te wszystkie rzeczy z gremlinami związane. Oprócz tego szklana pułapka jest filmem świątecznym. Bad Santa z Bimbowem Bobem Nie, tak, wymienia, ja, po co mi moja lista? Ale poczekaj, e, e, ale ale są, wszystkie filmy. Z i, to mojej są, listy. I to są filmy świąteczne, ale są też filmy które nie były, no, tych akurat nie masz, które chcę te, teraz no. wymienić, to są filmy, które działy się podczas świąt Bożego Narodzenia, czyli to jest tak In Bruges, to jest Eyes White Shut, czyli oczy szeroko otwarte. Ale polskim miś się dzieje podczas świąt Bożego Narodzenia. Miś też. I Kiss Kiss Bang Bang. Są takie po prostu tytuły, które zahaczają o ten temat świąteczny i te święta tam są. I ludzie często określają to, że to są filmy świąteczne, bo skoro jest tam klimat świąteczny i są tam świąteczne rzeczy, to można je uważać za filmy świąteczne. Tak, jest też film, którego ja sobie w końcu nie zapisałam na listy, czyli on się nazywa chyba Holiday, Jezu, nie wiem, czy ja dobrze mówię, z ten... Sk Kate Winslet i, i tą, o Jezus Maria... Cameron Diaz. Cameron Diaz, Jude tak. Law też tam gra? Tak. To to. I Jack Black? Tak. tak. Aha, to jest jak się w Toskanii zamieniają? Nie, w Toskanii. Okay. Bardzo nie. Jak w Stanach Zjednoczonych i Wielka Brytania. Aha, okej. Okay. Bo pamiętam, że coś było też z Toskanią, że jakaś babka pojechała do Toskanii to nie ten tam film. mieszkać i... To coś... nie ten film, to się dzieje w okresie właśnie świątecznym, że okay. na święta dziewczyny się zamieniają po prostu domami. Rozumiem. No, y, słuchajcie, w tych filmach świątecznych motywów w filmach jest od zajebania i oczywiście też są te wszystkie filmy właśnie cud na kurwa którejś tam ulicy, których Kogo kurwa obchodzi? No na pewno nie mnie. Na pewno jest kurwa ten film z 42 chyba roku czy 43. I to jest uznawane za najważniejszy film jaki kiedykolwiek powstał. Po, nie polski, tylko, tylko świąteczny. I nazywa się It's a Wonderful Life. Tak się nazywa film. I ten film to jest... Pamiętam, że tam został w jakiś sposób oskarżony ojciec. O coś tam, czy został wyrzucony z pracy. To jest film z lat 40. i jakby z, szanowanego, z szanowanej osoby w całym mieście stał się osobą nieszanowaną, a potem zostało to odkręcone dzięki temu, że okazało się, że wszystko się skończyło dobrze. I to jest najpopularniejszy świąteczny film. Dla mnie takim popularnym bardzo jeszcze filmem, o którym tutaj nie wspomnieliśmy, a oglądałam go od dziecka co roku, był Scrooge z Bilem Marejem. Mhm. Wersja i uwielbiałam wersję. Ja Jego widziałem chyba dwa razy. I czy tam była scena, że on jechał z takim taksówkarzem, y, który był tak. y, też zjawą Między taką? Między innymi tak. Pamiętam, ten taksówkarz się go zapytał, y, on pod, Bill Murray podał ulicę, a się taksówkarz zapytał, a które piętro? A on, jak które piętro? I on, no piąte, a co, czy tam któreś, nie? Dobra, drz, wjechali na piąte tak, piętro. I jechał ze śmiercią też w windzie. Tak, 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 tak no to był Scrooge, nawiązywało to oczywiście do opowieści wigilijnej, Bill Murray, no wiadomo, sprawdza się w tego typu... Bardzo mi się komedia. podobała ta wersja, bo to był po prostu Scrooge. Scrooge tylko w czasy współczesne, przeniesione, czy znaczy współczesne na lata dziewięćdziesiąte, więc już teraz nie tak do końca współczesne, ale jednak nadal bliższe nam niż oryginalna, oryginalny czas, kiedy, kiedy Scrooge miał miejsce. Więc historia po prostu przeniesiona, no, historii tak. takiej opowieści wigilijnej, ja ty, tej z tymi przyszłość, przeszłość teraźniejszych. Ja też lubię, wiesz, te wszystkie rzeczy, gdzie masz. No, gdzie jest śmiesznie po prostu, tak jak masz Griswoldów. No. Na przykład. E... W ogóle Griswoldowie, tutaj witaj święty Mikołaju, to jest absolutny klasyk e, świąteczny i wspaniale się go ogląda również, kiedy świąt nie ma i nawet jest ciepło e, za oknem. No bo w ogóle ta cała seria Griswoldów to, to są jedne z najlepszych komedii. Tak, jeszcze jest elf z Willem Ferelem. Elf, właśnie, ja mam tak. E, elf, Grinch. Eee, tak, Elf i Grinch to są filmy, których ja na przykład nigdy nie widziałam. Nie, nie widziałem Elfa i Grincha, tylko Grincha widziałem tak dawno temu, że go po prostu nie pamiętam nawet, no. No to ja nie oglądałem jednego ani drugiego. Okej, okay, no to jest Elf i Grinch z tych takich komediowych rzeczy, z mniej komediowych, ale trochę jednak... Znaczy miasteczko Halloween jest tam w tym tak, klimacie no właśnie takim chciałem, że Barton, baśniowym. Tylko, że to jest właśnie taki już... No właśnie, z jednej strony trochę dla dzieci, trochę jednak nie dla dzieci, ale o Timie Bartonie to my już rozmawialiśmy jakiś tak. czas temu, więc nie będziemy tutaj wracać. Więc teraz odsyłamy do filmu yy, naszego popcornera, gdzie tematem był właśnie Tim Barton jego filma. Yy, tak, i był jeszcze film, i teraz nie mogę sobie przypomnieć, coś chciałem powiedzieć a propos jeszcze jednego filmu, który był... A, już wiem, nie komediowy, a horror krampus. Mhm. Które oglądaliśmy i który z Adamem Scottem to nie był zły film. On był bardzo dziwny. Były tam naprawdę takie creepy momenty. Taki, taki trochę horror, tak. E, i był, i, ale był w dos... Momentami był nawet śmieszny, śmiesznawy gdzieś tam. I jeszcze jest jedna rzecz taka, która jest związana bardzo ze świętami. E, otóż są to wigilijne, no, wigilijne Christmas Special odcinki seriali. Mhm. Jak na przykład The Office, gdzie było, no wiadomo, jeden z najsłynniejszych odcinków, gdzie Michael przeprowadził. Dwie dziewczyny z Hooters, które jednej dał rower, drugiej tak. coś tam, gdzie. Albo Secret Santa. Albo Secret Santa. Gdzie z, z, z I, I, nie iPadem, to wtedy iPodem. był jeszcze ten iPod. Tak, z iPodem, który stał się wtedy popularny i dzięki temu, że był ten iPod, to oni osiągnęli zajebisty sukces komercyjny, bo to był chyba drugi sezon, gdzie nagle zaczęli ich wszyscy oglądać, ponieważ iPod wrzucał był wdzięczny za to, że oni pokazali iPoda u siebie i on wrzucał... Apple wrzucało ich w reklamie swojej nowej usługi mm -hmm. i cały czas leciało, że można na ich usłudze zobaczyć The Office. Więc no między innymi to. I wszystkie te właśnie Christmas Special były naprawdę zajebiste i zwykle były to odcinki, które składały się z dwóch odcinków, właśnie specjalnie po to, żeby to było coś lepszego, fajniejszego, większego, nie? Więc no tak, święta mają to do siebie, że ten świąteczny czas powoduje że ludzie najczęściej siedzą w domu i konsumują. I konsumują zarówno jedzenie, jak i konsumują popkulturę, która leci wtedy w telewizji najczęściej, bo mało kto wtedy robi, nie wiem, YouTube Party czy coś, tylko właśnie to jest z tego, żeby pogodzić wszystkich dookoła, domowników, to jest puszczony telewizor i leci dokładnie to, co telewizja zapodaje. No a stara się telewizję zapodawać i rzeczy... No bo obżarty jak mucha, nie, nie masz ochoty się na niczym skupiać, a chciałbyś po prostu, żeby coś tam rozrywkowego leciało, więc tak. po prostu lecą te filmy, które już widziałeś po tysiące razy nie musisz się na nich skupiać, ale które są takie pleasure. Tak. Telewizja dostarcza ci rzeczy, których po prostu oczekujesz od niej. No dobrze, to chyba wszystko, co mamy do powiedzenia w tym temacie. My nie jesteśmy jakimiś takimi uber fanami. E, ja właśnie chciałam powiedzieć, że w ogóle nie jestem uberfanką tych świątecznych filmów. No z wyjątkiem tych kilku pozycji, znaczy które inaczej. oglądam sobie wtedy, kiedy no nie ma właśnie Ja powiedzieć, że oglądamy no. je, kiedy nie ma świąt, a nie dlatego, że o, teraz się zaczyna okres tak. świąteczny, to teraz możemy je włączyć. Nie? E, a w święta zazwyczaj niczego nie oglądam, bo, e, bo się jak wstaję od stołu, to zwykle jedziemy do naszych znajomych. E, jak wstaję, Ola od stołu, to się przewraca. Czekaj, <laughs> jak kończę jeść i, i wstaję toczy. od stolika, to zwykle wtedy się idziemy przebrać i idziemy do naszych przyjaciół, którzy co roku organizują pasterkę. Idziemy się przebrać? Ja się zawsze przebieram. Wygodniej. Trochę. Aha, okej. Okay. No dobra. No. Yy, I idziemy wtedy do przyjaciół naszych na pasterkę zawsze. I tak to wygląda. Yy, więc w zadzie mam te filmy. Tak. Ale jeśli wy Macie ogromną przyjemność, albo chcecie mieć ogromną przyjemność, do tego Wam właśnie życzymy w tym roku, czyli miłych filmów, których się spodziewacie, właśnie, żeby mieć to pleasure, że przyjemność podczas spędzania świąt. Obojętnie, czy jesteście przy stole, czy siedzicie już na kanapie i umieracie z przejedzenia. Dokładnie tak. Dziękujemy Wam serdecznie za to, że dzisiaj z nami tu byliście i widzimy się po świętach w papierkach, Które będą chyba opóźnione. To powinny być opłatki w takim razie, a nie papierki. Ale to już będzie. Opłatki. No może. No. Możliwe, że będą opóźnione, więc musicie się niestety z tym liczyć. Tyle od nas. O tak, świąteczne wydanie naszych tych to powinny być opłatki. Mhm. Tak. Opłat. I opłat i Pa, Papa. Pa.